Babeczka jest w szpitalu, przed chwilą z nią rozmawiałem. Ma tylko parę siniaków, także nic tam strasznego. A ja co muszę zrobić? Odebrać jej motocykl, bo gdzieś przywaliła, czy w nią przywalili, nie mam pojęcia. W każdym razie na komórkę mi upoważnienie wysłała. Ona myślała, że musi przyjść na miejsce. Ja mówię, kobitos, weź se tam w tym szpitalu, czekaj sobie, zdrówka ci życzę, a ja sobie twoją Yamahę odbiorę. Zobaczymy, jak to wygląda, postarałem się to nagrać. Mam komórkę, nie od ciebie, bro, zapomniałem. Także proszę o wybaczenie, jeżeli tam będzie coś nie tak z tym nagrywaniem, no bo wiecie, jedna ręka nagrywanie, druga robienie, to jest taka robota. Ale coś się dla was nie robi. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak to będzie wyglądać. W każdym razie jedziemy na razie na miejsce obejrzeć ten motocykl. Czy się będzie go dało dźwigiem wziąć, czy się go będzie dało, nie wiem, czy mam platformę rozkładaną. Zobaczymy, coś tam wykombinujemy, no. Na pewno go nie zostawię. Widzimy się na miejscu. No i ja już wiem, co się stało, powiem wam, katastrofa, przygotujcie się na szok. Uwaga, pokazuję wam teraz Yamaha po wypadku. Niech to będzie przez drogę, tu jest. Migacz jej się urwał i dalej jechać nie da się. Witamy w Niemczech. Pobita ma, mówi, że kolano obite, tutaj parę rysek i to cała filozofia. Ludzie, nie, mogłaby jechać do domu dalej. No ale dzięki temu ja mam zlecenie. Słuchajcie, teraz tak. Jak ja to coś wezmę? Najlepiej by było, pewnie ma, nie mam kluczyka, bo ona jest w szpitalu. No, blokada kierownicy, fajnie. Ja ją wezmę po prostu dźwigiem, tutaj sobie zahaczę, żeby się tylko ta cholerna łukowiewka nie łamała. To wszystko tak delikatne. A z tyłu jak ją zaczepimy? Trzeba zaczepić jak najwyżej. To wszystko jest plastik, zobaczcie. To wszystko jest plastik, tu jest metal. Ale no za kółko by trzeba było wziąć. Chodzi o środek ciężkości. Ja nie mogę za nisko wziąć, bo mi się przewróci, jak będę ją podnosił. Także podejrzewam, za kółko jak wezmę, to się da. Spróbujemy, ale do tego to ja sobie złożę ten... Kurde, nie mogę złożyć dźwigu. Lepiej ją zamocuję, a potem złożę dźwig. Także rozkładam dźwig, zobaczymy, co będzie dalej z tego wszystkiego. Oj, wesoło będzie. Kurde, sprzydałby mi się ktoś, kto mi potrzyma tą komórkę. No ale... I believe I can fly. Ja sobie ją zaczepię i ci zaraz pokażę, jakiego mam patenta na to. Taki patent na to wziąłem. Tutaj sobie zaczepiłem hakami, widzicie? I tutaj przeszła jedna taka szarfa, taki pas podwójny. Tutaj zrobiłem na krzyż, aby mi się z rączek nie ślizgało. Widzicie, chodzi o to, żeby tutaj przerwa była, żebym tej owiewki nie zniszczył. Ten motocykl, słuchajcie, on jest nóweczka, nie? Także, żeby tego nie zniszczyć, to jest bardzo ważne, nie? Wszystko, nigdzie nic nie dotyka, tu są miękkie uchwyty. Także wszystko jest ok, zobaczcie, sobie fajnie wisi. Także teraz biorę go na górę. Postawię sobie go tutaj na górę, tylko muszę sobie te moje klamry przesunąć. Postawię sobie go tutaj. Potem dźwig złożę i położę sobie go tam z przodu. I takim sposobem zabezpieczę go i jazda. Motocykl na razie idzie do nas na plac, bo jutro będzie do firmy odstawiony, tam gdzie będzie naprawiany, bo jest niedziela i będzie zamknięte. Wstawiamy go.
Jakby ktoś nie wiedział, to jest 125, także taki skuterek bardziej, nie motocykl. No dla kobiety w sam raz. Teoretycznie, wiecie co, jakbym sobie platformę obniżył, ten go pepchał, bo to leciutkie jest, ale no chciałem wam show zrobić. No i w pizdu i wylądował. Wszystko, składam dźwig, najpierw to odczepię, składam dźwig, zabezpieczę to i pokażę wam, jak to zrobię dalej. Każdy motocykl, dosłownie każdy, mocujemy inaczej. Najważniejsze, mówię, żeby tego dziadostwa nie połamać. Tu jest takie, wiecie co, już prawie, nie? Już widzę, że mi się ten błotniczek wygina. Ale to jest plastik, to jest mięciutkie, to jest poliuretan. Temu się nic nie stanie. Nóżka w powietrzu. Bardzo stabilnie stoi. I tu mamy tak, zobaczcie. Pod kątem 45 stopni dwa pasy. Do przodu. I tutaj to samo do tyłu. I tym można jechać, kurde, gdzie się chce, jak się chce. Teraz sobie tak, tego klamota tutaj złożymy. Wezmę sobie go, żeby się nie wysilać. Zjadę sobie nim na dół, złożę sobie te ramiona i położę sobie gdzieś tutaj. Jazda do bazy. I pokażę ci zaraz, jak to będzie wyglądać. I tak wygląda po złożeniu. Tu się po prostu to wyciąga, wiecie co, składa się ramię, przekłada. Tutaj możecie sobie, zależy jaką długość samochodu macie, jakiegoś busa, jak transportujesz coś, to można sobie to rozszerzyć, żeby mieć, wiecie, chodzi o rozstaw osi, nie? Żeby równowagę fajną złapać. Także, mówię, to jest bardzo fajny trawers. Bardzo go lubię. Siedzi. I tak to wygląda w całości. I jedziemy. Jak dotrwałeś do końca, to musisz teraz troszeczkę mojego biadolenia posłuchać. Tak jak widziałeś, ja to zrobiłem tak. Zrobiłbyś to inaczej, pisz w komentarzach. Oczywiście można było go wsunąć na tą platformę, ale co się będę pomęczył. Słuchajcie, nie tu się robi, nie tym, tylko tym. Nie wysilamy się, nie? Podobało się jak zwykle, sub, like i tak dalej, aby nie przegapić następnych super moich produkcji. Oczywiście, słuchajcie, jak dajecie suba, nie zapomnijcie o tym cholernym dzwonku. Bądźcie panami własnego losu, nie pozwalajcie sobie narzucać filmów, które wam daje YouTube. Wybierajcie sobie sami filmy, które chcecie obejrzeć. Stwórzcie sobie sami wideotekę, bibliotekę, a nie będą wam polecać jakiś, nie wiem, gołych dup na przykład dla facetów, bo faceci tego na przykład nie lubią oglądać, bo im się non-stop pojawia, nie? Na przykład, nie? Także pamiętajcie, ten dzwonek spersonalizować sobie to wszystko. Możecie mnie wspomóc na Patronite, link w opisie, na YouTubie również, możecie mi kawkę postawić, dlatego, że się chociażby poświęcam dla was. O, ja tego nie muszę nagrywać, bo ja z tego nie mam nic, tylko to, co od was. Także za co serdeczne dzięki. Pozdrawiam was do następnego wideo. A co będzie w następnym wideo? Ciort to wie. Każde zlecenie jest inne. Nara.